Witam, witam ponownie w Dying Light. Idziemy oddać teraz tą gnijącą wątrobę dla naszej wiedźmy i zobaczymy, co teraz upichci tak, pani, co? Tak jest. Pokaż mi to. Cóż za ogromną siłą włada ta istota. Doskonale. Ojej! Ojej! Dobra, mikstura dali z wątroby. Spożycie tej mikstury może nieść ze sobą konsekwencje. Ale może też nie. Jeśli uważasz, że twoje ciało zniesie potężniejsze składniki, mogę uważać jeszcze silniejszy. Przywołam cię, kiedy nadejdzie odpowiedni czas. Dobrze. No to co, wiedźmińskie eliksiry? Idziemy spróbować, idziemy spróbować. Mamy tak. Tutaj kolejną miksturę maskującą. Mikstura maskująca to jest ta. I tu jest ta, gnijąca wątroba. A, czyli potrzebuję kolejnej tej wątroby. Natomiast w ekwipunku powinienem mieć. Czyli użyjemy sobie. Użyjemy sobie na tym moście, bo musimy tam nocą przecież przyjść, nie? No to zobaczymy zaraz, jak działa. Dobra, to wiecie co? Sprawdzamy. Sprawdzamy tą miksturkę. Ból, 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 ból. Okej. Mam kamuflaż. I idę do przodu. Mam kamuflaż i idę do przodu. Co? Jest grane. Aha, nie mogę się ruszyć. Bardzo mi miło. Nie mogę się ruszyć tym razem. Czyli dopiero chyba ta trzecia zadziała, co? Gdyby to było mnóstwo zombie, to już bym nie żył. Cóż, prawie się udało. Może spróbuję jeszcze raz. Ja pierdykam. Dobra, ten eliksir wiedźmiński nie działa idealnie. Ale spokojnie, spokojnie. Błockim bockiem. Dobra, czyli tu jednak jakoś przejdę. Spoko. Jestem na tym moście. Jestem na tym moście. To widzimy się tam na miejscu, ale... No ta noc to jest hardkorowa. Ta noc jest hardkorowa. Niestety kamuflaż nadal nie działa. Ale spoko. Mam świecący kij przynajmniej. Dobra, bardzo mi miło. Zbierz wszystkie działające żarówki? Gdzie są działające żarówki? Tu do góry? Oh my god. To ja chyba muszę tu boczkiem wejść, nie? Albo tutaj, dobra. Dobra, tutaj idziemy. I tu powinno się dać wchodzić. Dobra, jest super. Czyli nocą na ten mościk, ale jazda. Ale zobaczcie, jak on ładnie tutaj wygląda w ogóle, nie? I ma takie wypustki w tym miejscu. Gdybyście chcieli w ogóle na niego wejść, no to spokojnie można. Bo ja pamiętam przy tym zadaniu z tymi braćmi, naukowcami, no to ja szedłem jakby w środku, nie? W środku była taka możliwość, były drzwi i tam po prostu kotwiczką poleciałem i spoko. A to widzę, że jest inna akcja. Jeszcze wyżej. O kurde, jeszcze wyżej. Tu są jakieś wypustki dalsze. Dobra, to tutaj po prostu też możemy wejść w środku, tak jak ostatnio, tak jak ostatnio. I to jest... O kurde! O kurde! To jest ten, co wybucha. Dobra, czyli teraz tak, żaróweczki. Uwaga, uwaga. Kran, tylko spokojnie. Tylko spokojnie. Dobra. Co tu się wyprawia? Ej, to jest jak w Honor Londo w DS-ie. Serio. To jest Honor Londo. W sumie gorsze, bo jest z pierwszej osoby. I jeszcze nas to prądzi. Ja pierdykam.
Ej, oficjalnie najtrudniejsza misja. Serio. Taka gameplayowo... masakra. Dobra, wszystkie apteczki. Pierdykam, jak on się chybota. Ej, z czym wam się kojarzą właśnie takie... takie ekscesy? Bo ja mam jedną... jeszcze grę na celowniku, ale... ja cię kręcę. Nie wyczymię tego. Nie wyczymię tego. I on się tak chyboce. Ja tu cały czas balansuję, nie? Cały czas balansuję tym paździochem. Autentycznie jest jazda. Dobra, bierz tą aptekę. Żeby też, kurde, zaraz... dzień się nie zrobił, nie? Kurde. Ej, przeżywasz noc, nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Czy ja to zdążę? Wszystkie działające żarówki. Aha, to tylko te zielone chyba miałem brać. Dobra, mniejsza z tym. A, czyli tylko te zielone chyba miałem brać, nie? Czy to są jeszcze wyżej gdzieś? Nie. Jest git. Dobra, i co teraz? Kurde, to może być jeszcze wyżej. Ale jazda. Dobra. To idziemy. Mogą być jeszcze wyżej. Teraz tak, jak tam się dostać? Jak tam się dostać, proszę państwa? Dobra, spróbuję się tam wbić. Okej, jestem. Tutaj też działające. Czyli tylko te z zielonym? Chyba wszystkie wezmę. Dobra, chyba o to chodziło, że w nocy lepiej widać to zielone światełko, nie? A teraz nie. Ale spoko. Hardkorowe wyzwanie. Hardkorowe. Ja się tak czuję, jakby on miał spać za chwilę. Dobra. Apteczka. Dobra, czyli tutaj nie widać po prostu, która jest dobra, która nie. No, ale to nie ma problemu. Ta będzie dobra. Okej, mamy to. Ja pierdykam, mamy to. Dobra, idę to zanieść. W ogóle można sobie zjechać, patrzcie to. Juhu! Z górki na pazurki. Piękna sprawa, w ogóle ten most jest tak ikoniczny. Tak hardkorowy. Tam coś wybucha jeszcze. Ja pierdykam. Może się tu troszkę pobawimy, co? Na tym moście. Dobra, uciekam z niego. Idę na dół. Okej, jestem, ziom. Ale wyzwanie naprawdę mi dałeś. Ostry elektryk. Czegoś szukasz? Stań w kolejce. Mamy kupę pracy. Przyniosłem ci coś na poprawę nastroju. Żarówki! Masz żarówki z mostu? Ale jak? Nie, nieważne jak. To nie mój interes. Brekena też nie.
Powiedz mu, że spadły z ciężarówki. Jesteś pieprzoną gwiazdą, Crane. Zatroszczę się o ciebie. Jutro wieczorem będziemy znacznie bezpieczniejsi. Ale jaja, musimy tam sprawdzić, co będzie się działo właśnie na tym moście nocą, nie? Ale mamy to. Zbierz trochę nocnego ognika. Okej, ale to są takie znajdźki. No to teraz, jakie kolejne zadanko? Mamy jeszcze te zioła. To jest tryb fabularny i mamy jeszcze ognik. O właśnie, ognik. To jest ostatnie zadanie, które jest tutaj w ogóle do zrobienia. Czyli robimy, robimy to. Dobra, mam się dostać do hangaru, tak? O, to widzę, że górą. Kurde, co to? Co to jest? Oni będą do mnie szczylać? Ej, czekajcie, oni do mnie będą szczylać. No to dobra, to inaczej z wami pogadam. Czerwony dym tutaj mamy. Mam nadzieję, że nie spadnę stąd. Pyk. Tylko na tyle cię stać? Nie, jeszcze na drugi strzał. Hopie. Ty żeś mnie nie widział na moście, co się działo. Ty żeś mnie nie widział. Dobra, jeszcze jeden. Tam gdzieś na daleko. Czyli ty przeżyłeś jeden strzał z dubeltówki. Nie chcę wiedzieć, jak to zrobiłeś. Ale... ja potrafię tak. Teraz tak, sproszkowany cynk. Tu chyba będzie tych zombiaków ograniczona ilość, nie? Czy idą z góry? Chyba nie. Dobra, czyli muszę szukać w wagonach. Ale jazda. Czyli tak, tutaj w ogóle trzeba otwierać. Otwieramy. Ojej. Ojeju, panie. Za trudne. Mota coś czy nie mota? Może coś być. Tu nawet wejść nie da. Dobra, tu jest git, sproszkowany cynk. Zobaczmy jeszcze ten wagon. Takie hardkorowe questy, nie? To są te najtrudniejsze już ostatnie z tej pierwszej części, więc... szacuneczek. A, czyli tutaj nic nie ma. Czyli teraz tutaj kolejny. A tam do góry wariują. Dobra, to jak znajdę wszystko, to się widzimy. To jest tylko otwieranie teraz. Dobra, powinno być tu, to już końcówka, nie? Końcówka tego wagonu. Mam nadzieję, że tutaj będzie, no kurde. Gdzie jest ta srepetyna? Powinna być w jakimś wiaderku, ale... nie ma wiaderka. Może gdzieś do góry? Tu są w sumie takie wiadra, ale... o, jest! Dobra, piękna sprawa. Piękna sprawa, tylko się teraz wydostać i wracamy do Zaida. On jest w naszej wieży, nie? Więc spoko. A, tutaj jesteś, dobra. Masz je? Masz je? Pokaż mi! Tak! O tak! Stary, wspaniale! Zaid będzie żył! Zapowiada się początek... nie jesteśmy przyjaciółmi. Nie, oczywiście. Mój błąd. Znajomości. Nawet i to nie. Powiedz mi tylko, jak je robić i już mnie tu nie ma. Jasne. Rozumiem. Nie musisz się powtarzać. Rozumiemy się doskonale. Umowa stoi. Zaid, zamknij się. Tak jest. No to co, flarki, nie? Dawaj te flarki. Dobra, mamy.
Mamy flary i teraz zobaczmy, jak wygląda sytuacja zadanka. Tutaj jest wszystko do zbierania, więc to jest takie, powiedzmy już nawet na streamki inne takie rzeczy. I udaj się do Dali. O, czyli jeszcze tutaj. Dobra, dobra, dobra. Idziemy. Idziemy do pani wiedźmy po jeszcze silniejszą miksturkę. To sobie zrobimy, bo tutaj jesteśmy bardzo blisko. Zanim wyruszymy, nie? Zanim wyruszymy dalej. Wołam, a ty się pojawiasz. I to coraz szybciej. Widzę, że pięknie się rozwijasz. Gotów na wypróbowanie jeszcze mocniejszych mikstur? Przyda mi się każda przewaga. Powiedz, czego potrzebujesz. Mój eliksir wpływa na umysły i mortui. A co jest w umyśle, najpierw jest we krwi. Dlatego potrzebuję tego, co jest ich krwią. Przynieś mi nerkę jednego z tych, którzy w ataku poświęcają swoje ciało. Dobra, czyli purchlak. Purchlak, proszę państwa. Nerkówka. No i co? I purchawka ogarnięty. Znów dobrze wypełniłeś moje polecenie. Dawaj mi to. Proszę, już gotowe. Wypij. Moja moc wzrasta wraz z twoją użytecznością. Ale mogę uważyć jeszcze potężniejsze mikstury. Kiedy będziesz gotów, przygotuję je dla ciebie. Dobra, na razie sobie damy spokój. Z nerki, tak? Czyli mamy nerkówkę. Ja sobie sprawdzę, jak ona działa. Proszę pani, proszę pani. Mikstura z grzybków. Z grzybków, z nerki. A gdzie jest kolejna? Halo, proszę pani. Dobra, czyli od razu mi się tutaj zamieniła. To mamy tego nerkowca. To ja sprawdzę tego nerkowca, jak działa. Ciekawe, jak działa. Dobra, pyk. Widzisz mnie, panie? Ciekawe, co się stanie. Ej, na razie git. Na razie git. Oj! What the hell? Zupełnie niedobrze. Co jest grane? Ej, serio? Dobra, tego nie widziałem jeszcze. Do góry nogami. Totalnie. What the hell? Jeszcze. No w sumie sterowanie jest takie samo, ale jest odwrotne, nie? Bo jesteśmy do góry nogami. Wow! Dam jej jeszcze jedną szansę. A, czyli jedna szansa jest, tak? A zobaczmy, czy od razu mogę tam iść. Mogę. Dobra. Zrobimy sobie już wszystko, bo to będzie ostatnia. A niech będzie. To będzie taki odcinek już kończący tą pierwszą mapkę. Już tak na maksa, na 100%, żebyśmy już tu też nigdy w sumie nie wracali, nie? Ale sztosik. I tego nie widziałem. Wystarczy, że zażyczę sobie twojej obecności, a ty zaraz tu jesteś. Dalio, potrzebuję eliksiru bez efektów ubocznych. I będziesz go miał. Jakże szybko do nich przywykłeś. Nie byłoby to możliwe, gdybyś sam nie został ugryziony. Jest ci do nich bliżej, niż ci się może wydawać. Pracuję nad tym. Oczywiście antyzyną. Mizerna substancja. Po prostu powiedz, czego potrzebujesz. Włożę myśl wprost do twego umysłu. Nie kontrolujesz mnie, Dalio. Nie, oczywiście, że nie. Przecież jestem tylko szaloną staruszką. Teraz pomyśl i powiedz mi, czego potrzebuję. Nie trudno zgadnąć. Twoje dekokty wpływają na proces rozpoznawania wzorców u Immortui. Przypuszczam, że teraz będziesz potrzebować mózgu. Którejś z silniejszych odmian. Tak. Od Sprintera. I tak po prostu to odgadłeś? Cóż, jeśli chcesz tak uważać, niech i tak będzie. Idź już, wróć, kiedy będziesz miał to, czego mi trzeba. Okej, czyli tkanka Sprintera ja mam. Mózg Sprintera? Wspaniale! Weź to. To najpotężniejsza mikstura, jaką mogę dla ciebie przyrządzić. Dobra. Wielki test.
Wiedźmińskich eliksirów. Plan mikstura maskująca. Dobra, powinno już być. I teraz tak, jak to wygląda? Mikstura maskująca. Pięknie. Teraz będzie już bez efektów ubocznych, podobno. Testujemy wiedźmińskie eliksiry, proszę państwa. Pyk. I od razu działa. Nawet nie po czasie. Od razu działa. Ciekawe, czy będzie jakikolwiek efekt uboczny. Albo to by było fajne. Tak? Ale jaja. I to jeszcze długo. Nareszcie. To się bardzo przyda. Bardzo. Dzień żywych trupów. Dobra, proszę państwa. To niech będzie tak. Niech będzie tym fantastycznym akcentem. Kończymy sobie tą pierwszą mapkę. Mamy praktycznie wszystko tutaj na 100%, jeśli chodzi o takie zadania poboczne. Wszystkie dzielnice nawet tutaj odblokowałem. Jest naprawdę git. I w kolejnym odcinku lecimy już z fabułką. I możemy sobie przejść do tego sektora 0. Także wielkie dzięki za oglądanie. Dajcie znać, czy wiedzieliście o tych eliksirach wiedźmińskich. Bo ja szczerze mówiąc nie, zwłaszcza o tym odwróconym. Także sztosik, super, wielkie dzięki. Tutaj macie następny materiał. Łapa w górę. I do następnego. Hej, hej, hej.